Pies. Szczęśliwy pies ma język wystawiony bez ustanku na widok publiczny, a do tego nie potrafi ustać w miejscu i cały czas macha ogonem. Ej, ej! Piłka, piłka! No dalej, rzuć piłkę! Widzisz piłkę? No rzuć! Słyszysz? Aby wydobyć z siebie jedyny w swoim rodzaju głos danej postaci, warto także uruchomić swoje ciało. Pewne ruchy typowe dla charakterów postaci, osób lub zwierząt będą sporym ułatwieniem w ekspresji głosu. Wystarczy tylko puścić wodze fantazji i nie bać się wygłupiać. Dzieciaki w końcu uwielbiają wygłupy. Mysz. Często posługuje się swoim nosem i wąsami. W dodatku ciało ma napięte i cały czas gotowe do akcji. Trzeba prać się do pracy. Zima tuż, tuż, za rokiem. Jeśli chcesz u mnie zamieszkać, mała dziewczynko, to natychmiast bierz się do pracy. Słoń. Jest zwierzęciem ciężkim, w związku z czym nasze ciało też musi być ciężkie. A gdzie te zwierzęta tak pędzą? Mnie się nie chce. Bez sensu. Do zobaczenia w następnym odcinku.